PZU jest, było i będzie w pierwszej dziesiątce firm. Ja tylko mam nadzieję, że w przyszłym roku, ze względu na nasze wyniki, będziemy na wyższym miejscu. I także ze względu na to, że być może ci, którzy tworzą metodologię, lepiej zrozumieją specyfikę ubezpieczeń. Bardzo ciężko jest porównywać firmę ubezpieczeniową, gdzie wynik finansowy jest bardzo często zależny od tego, co się dzieje na giełdzie lub od tak zwanych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z firmą na przykład produkującą paliwa czy produkującą, wydobywającą miedź. Jest to kompletnie inna para kaloszy, jakby to można było powiedzieć. No ja mam nadzieję, że PZU co chwila zaskakuje i klientów, i także rynek. Ciągle się bardzo dobrze rozwijamy. Niedługo będziemy mieli rebranding, czyli zmiana logo. Dostarczyliśmy według mnie bardzo dużo także zmian po stronie obsługi klienta. Będziemy kontynuować to, co robimy, i robić to jeszcze lepiej.